Siemanko, jestem Lucek, a to jest Spin Tires, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Będziemy testować sobie dzisiaj nowy samochód, nową modyfikację, którą sobie wgrałem. Zrobimy sobie szybkiego snapa, bo nagrywam troszeczkę o dziwnej porze. Zobaczycie po prostu na snapie, o której dokładnie. Ojej. Także jeśli chcecie, to dodajcie mnie do snapa, jeśli chcecie dowiedzieć się, o której godzinie to nagrywam. A teraz weźmy sobie mapkę. Myślę, że... co by tu wziąć? Nie wiem. Spróbujmy wulkan. Nie wiem, czy ten mod działa na wulkanie. O, działa. To jest Subaru Rally Car. Tak się nazywa ten mod. Wezmę sobie słuchawki. No nie wiem, czy jest sens, bo ten samochód naprawdę nie brzmi jakoś fajnie. Znaczy ta modyfikacja, nie postarali się tutaj troszeczkę. Mamy tutaj do wyboru kilka opcji, jeśli chodzi o tuning. Możemy założyć sobie Nismo Wheels, możemy założyć domyślne Wheels i możemy założyć koła z łańcuchami. To są po prostu te Nismo Wheels z łańcuchami. No to co, startujemy. Oczywiście, jeśli pamiętacie albo nie pamiętacie, musimy zrobić dwa testy, czyli test z wodą, test z podjazdem pod strome zbocze, test błota, test jazdy po kamieni i test jazdy po drzewie, czyli takim miejscu, gdzie jest dużo jakichś kłód, jakichś małych gałązek, i zobaczymy, jak ten pojazd sobie z tym poradzi. Po prostu Rosjanin postanowił, nie, odezwała się w nim taka dusza rajdowca i pomyślał sobie, a kupię sobie rajdówkę, czy zrobię sobie z czegoś złożę. I tak sobie powstało właśnie Subaru Rally w rękach naszego Rosjanina. Dobrze, tutaj mamy kawałek wody, więc można powiedzieć, że pierwszy test. Ojej, samochód w miejscu się po prostu zanurzył w błocie. Niestety, ale muszę wam przyznać, że, no nie wiem, spójrzcie na te koła. Nie wiem, czy uda mi się to przybliżyć. Chociaż nie są aż takie wąskie. Chociaż są dosyć wąskie. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Samochód dosłownie w miejscu się zanurzył. Nie. Ej, to jest pierwsza modyfikacja, którą nie mogę się przedrzeć przez takie błoto. Naprawdę. To jest nisko zawieszony samochód, ale zobaczcie. Stojąc w miejscu, włączyłem jedynkę plus i auto nawet się nie wyłączyło. I zobaczcie, teraz niby chce zgasnąć, ale coś się trzęsie. Jednak nie jaśnie. Jakoś do przodu, do tyłu. Zupełnie tak, jakby pod tym samochodem była jakaś dziewczyna. No dobra, wracajmy do warsztatu. Nie wiem, coś może jeszcze uda się zrobić. Wycofać? Może... Tutaj nie ma w ogóle AWD. To znaczy, ono jest chyba domyślnie włączone. No bez jaj, to jest Subaru. I tu powinno być AWD, ale kurde, ten samochód w ogóle się nie rusza, no to jest jakaś rzeźnia. Nie wiem, czy on jakiejkolwiek powierzchni będzie tutaj śmigał. Nie wiem, czy pamiętacie, pamiętacie na pewno, jak testowaliśmy sobie BMW M3 E46. No i tam przecież mieliśmy samochód nisko zawieszony, tak? BMW po prostu, zupełnie nierajdowe auto. I co? Bez problemu radziło sobie z takimi przeciwnościami. No, do wody... No dobra, spróbujemy jeszcze z rozpędu się tam wbić. Oj. No dobra, zostawimy automata. Na automacie dosyć szybkie jest to Subaru. O Boże. Ej, co jest? Nie chcę ruszyć do przodu. Dobra, jedynka plus. No i próbujemy teraz na full speedzie. Ojej, jaka lipa. Naprawdę. Zobaczcie, co się... Nie, no. Nie da rady. No dobra, to test wody 0 na 10. Niestety. Tam mamy kamulce, kamienie. I zobaczymy, jak Subaru poradzi sobie na kamieniach. Okej. Subaru tak naprawdę kiepsko radzi sobie nawet na drodze prostej. Dobra, tu mamy kamienie. O, kiepsko to widzę. O nie, 0 na 10. No dlaczego? Też to jest samochód rajdowy. No chwileczkę, zobaczcie, to jest straszne błoto.
To auto sobie zupełnie nigdzie nie radzi. Jedziemy dalej. To co? Kamulce nie przejdziemy. O, fuck. Dobra. Tutaj mamy kłodę. To są jakieś... O, gałązki. No, gałązki jakoś tam przelecieliśmy. Tutaj jeszcze trochę jest. No, tak w miarę, ale gdy pojawia się jakieś błoto, to ja się boję tam wjeżdżać w tym Subaru, wiecie? Tutaj gałązki. O, świetnie. O, świetnie. No, jakoś sobie radzi, naprawdę. Zobaczymy test głębokiej wody. O! O, okej. To chyba jedynie Subaru sobie nie radzi na błocie po prostu. Bo z wodą sobie jakoś poradziło. Mały, ale wariat. Zobaczcie, że gdy rozpędzimy się do jakiejś tam prędkości, to nawet sobie to auto radzi. Chociaż... Dziwnie to wygląda tak naprawdę, ale jakoś skacząc, nie wiem, przeskakując nad tym błotem, jakoś to jedzie do przodu. Więc tak, mamy zaliczone kamienie, mamy zaliczone kłody, mamy powiedzmy zaliczoną wodę. Błoto chyba po prostu nie bardzo. Początkowo myślałem, że to z wodą jest problem, a to jest problem po prostu z cholernym błotem. Ten samochód totalnie nie nadaje się na błoto. Dobra, tutaj mamy jakieś błotko. Zobaczcie, widzicie? Jest błoto, samochód nagle strasznie zwalnia. I gorzej jest, gdy się właśnie zakopiemy, tak? Tutaj jeszcze trochę drzewa, drewna, czy w ogóle gałązek. No, gdy jest błoto, to po prostu... O, tutaj, o, ta, o. Gdy się bym zatrzymał tutaj, oj, to by była katastrofa, absolutnie. Ojej, co to za przepaść? Boję się pomyśleć, co tu będzie. Dobra, próbujemy. W razie czego się... zrespawnujemy na warsztacie. Ale okej, na razie jadę. Na razie jadę. Tu jest chyba płcizna. Tu jest płcizna i jakoś... Jakoś to brnie do przodu. Jeszcze. Szkoda, że nie ma pokazane, ile ja jadę. Ale jadę. Do przodu cały czas się poruszam. Na jedynce plus zdaje się, że Subaru radzi sobie całkiem dobrze. No ale gorzej jest, ja robiłem też takie testy dla innych modów i ogólnie dla innych samochodów, że się po prostu zatrzymywałem przed jakimś błotem hardkorowym i wtedy sobie próbowaliśmy się wydostać z tego błota. Ale w Subaru nie ma takiej opcji, bo niezależnie od tego, oj, ja pierdziu, niezależnie od tego, czy jadę do przodu, czy próbuję wolno obracać kołami, czy też jakoś manewrować, no nic nie daje, po prostu ten samochód grzęźnie w tym błocie na amen. Dobra, ale na razie jakoś idzie, tak? Przejechaliśmy sobie sporą część mapki, jak myślę. I bez większych problemów, na razie. Pomijając dwie wielkie wpadki na początku, gdzie nie mogliśmy się z prostego błotka wydostać. Dobra, został nam test podjazdu. O, właśnie, o tym mówiłem, moi drodzy, zobaczcie. Błoto. Błoto i koniec. To jest jakiś chyba... Nie wiem, co to jest za błoto, ale bardzo grząski czarnoziem. I nie wiem w ogóle, jakim cudem udaje mi się tutaj wrzucać jedynkę plus, skoro stoimy w miejscu. Każdy inny samochód by po prostu tutaj gasł. Ale nie Subaru, no nic. Tutaj już się nie wydostanę. Zobaczcie, no, naciskam leciutko gaz, tylko koła się tam troszeczkę obracają, ale nie ma znaczenia, ten samochód się stąd chyba nie wydostanie. Blokadę dyferencjału wyłączam. I po prostu lipa. Nic się nie da zrobić. Do tyłu. Wolno, szybko. Nic, kręcę kołami. Oj, coś tam drgnął, ale to nic nie daje. No dobra, wracamy w takim razie do warsztatu. I został nam tylko jeden test. Test podjazdu. I musimy znaleźć sobie jakiś taki stromy, bardzo stromy podjazd, gdzie będę mógł się tym samochodem wbić. Tylko tak, teraz jak pojadę w prawo, to pojadę na wodę i na grząskie błoto, gdzie znowu Subaru sobie nie poradzi. I nie wiem w zasadzie, gdzie ja mam... ale zadriftował. Tutaj jednak warto włączyć sobie blokadę dyferencjału, bo samochód jest wtedy bardzo taki niestabilny, driftujący, o. Więc włączamy i jedziemy. Jest jedynka, dobra. O, nie wiem, próbujemy na full speedzie. Uj! Uwaga! O, proszę, proszę. Ten wóz bardziej tutaj pływa niż jedzie.
Bo jakby się zatrzymał w tym błocie, o, byłaby katastrofa. Także na full speedzie jakoś przez to błoto się przedostajemy. Ale nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, że czasami są problemy. Czasami nasz Rosjanin potrzebuje zatrzymać się w błocie. Albo na przykład stoi w korku na autostradzie błotnej. I wtedy no, trzeba ruszyć powoli do przodu. A Subaru się w tej kwestii tu nie sprawdzi. Okej, okay. Mamy tutaj podjazdy. Tylko tak, tu jest dużo wody. Nie będzie taki test dobry, jeśli... O. Dobra, nie mogę się zatrzymywać. Jedziemy. A propos zatrzymywania. Koniec tematu. Dobra, musimy sobie sprawdzić, gdzie tu mniej więcej można dojechać. Czy to jest ogólnie... To jest mapa Wulkan. Na Wulkanie na pewno znajdziemy podjazd. Tu byśmy sobie pojechali. I tu sobie pojedziemy. Do warsztatu najpierw. Teraz tak, mapka i wyznaczamy sobie cele. Musimy dostać się gdzieś tu, tak myślę. I to powinno się udać. Ok. Czyli jechałem w miarę dobrze ostatnio. Teraz jedziemy prosto na Wulkan, zdaje się. Ok. Nie wiem, czy wiecie, ale ziemia z... taka powulkaniczna, która powstaje, czy raczej tworzy się z magmy zaschniętej, jest bardzo dobra do uprawiania wszelkich nie wiem, krzewów, roślin. Ogólnie dla roślin jest dobra. Dlatego tak często właśnie się uprawia później z tej ziemi jakieś, na tej ziemi po prostu jakieś różne uprawy. Krótko mówiąc. Dobra. Mamy tu górę. O właśnie, to jest ciekawa sprawa, bo pamiętam, że testowaliśmy moda i to był chyba czołg BTR, czołg właściwie ogołocony ze wszystkiego, z całego pancerza, i on mnie wtedy zaskoczył pod względem takim, że podjechaliśmy sobie pod bardzo stromą górę, czyli krótko mówiąc wulkan, gdzie nasz piękny Rosjanin wracał z wojny i po prostu chciał sobie mieć w garażu takiego pięknego BTR-a. No i sobie go miał. I właśnie mógł podjechać pod każde zbocze. Yeah. Tu mamy górę. No i Subaru, teraz masz okazję się wykazać. Masz okazję pokazać, że nie jesteś jednak typ słabym modem. Oj, gałązki, dobra, powoli. Jestem już bardzo daleko, nie chciałbym się tu zatrzymać. Ale niestety, mały prześwit. Sprawia, że... No nic, spróbujemy się jeszcze tutaj... Nie mamy wyciągarki? O! Nie interesuje mnie zmiana pojazdu. Interesuje mnie wyciągarka. Nie mamy wyciągarki. Dobra, kamera ze środka wygląda tak. O, jeez. Nie wygląda to dobrze, no. Powiem wam, że tak nieciekawie. Dobra. Powinniśmy mieć tutaj jakąś opcję, żeby... Ale nic tu nie ma, absolutnie. Nie? Łącza zaawansowana i w tym momencie powinienem móc wybrać sobie jakiś punkt do zaczepu. Absolutnie nic nie ma w tym Subaru, więc nawet jeśli ugrzęźniemy w takim miejscu, to jest lipa. I co tu teraz zrobić? No nic, muszę po prostu od warsztatu jechać jeszcze raz w to miejsce. Cholera jasna. Nie wiem, czy uda mi się w Subaru. No, ostatnie podejście, obiecuję. To jest ostatnie podejście, gdzie próbujemy pod jakąś górkę podjechać. Gdzie próbujemy w ogóle do górki dojechać, zacznijmy od tego. Z tego, co widziałem, zbocze tego wulkanu jest takie dosyć twarde. Tam jest trawa, tam jest jakiś porost i myślę, że na tym się tak szybko nie zakopiemy w Subaru. Dobra, pojedziemy tutaj, bo fuck. Drzewo złamałem. Ło! Ruszył z jedynki plus. No ciekawe. Dobra. Tu mamy już tę drogę. Okej. Okay. Ops. No dobra, koniec drogi. No nie dojedziemy tam, kurde, nie dojedziemy.
Subaru. W ogóle teraz się jakoś tak dziwnie trzęsie, zupełnie jakbym wziął jakąś dziwkę do środka, już nie trzęsie. Jak w GTA 3, jeśli pamiętacie, jeśli ktoś oglądał ostatni odcinek z GTA 3. No i tak to wygląda, no Subaru. Nie polecam modyfikacji, jeśli ktoś chce sobie poszaleć na tej mapie. Możemy jeszcze sprawdzić inną mapkę, ale to nie ma znaczenia, bo ten samochód tak naprawdę na każdym grząskim błocie się poddaje. Co nie ma tutaj znaczenia, gdzie się pojawimy, czy tu, czy gdzieś indziej. No to jest po prostu samochód rajdowy do takich dróg gruntowych, ale dosyć utwardzonych, i nasz Rosjanin niestety no będzie zawiedziony troszeczkę tym zakupem, bo zobaczcie, nawet na takiej drodze jak tutaj, typowo spin tiresowej, samochód potrafi się zakopać. To jest niedopuszczalne w tej grze. To jest taka prostsza teraz mapka i tutaj Subaru powinno sobie radzić, tak? Ale znowu, gdy dojedziemy do drzewa, bo tutaj zaraz będzie drzewo. Ojej, tu się już strasznie kopiemy. Mi się wydaje, że te koła są nieprzystosowane do tej jazdy. One są w połowie szosowe, zdaje się. A założenie łańcuchów praktycznie nic nie daje. Troszeczkę może coś tam daje, ale niewiele. I nawet gdybym założył te poprzednie opony, bo też na nich już sobie jeździłem, to samochód po prostu się nie spisuje. No i tu mamy kawałek wody. Tu przebrnąłem, tak? A tu już mamy lasek. Okej, okay. No i tu jest nawet trawa. Już widzę, że się wbiłem po prostu. Ale jeszcze coś tam. Jeszcze coś tam jedzie ten samochód. O, już skończył jechać chyba. O, tu jest drzewo, ja chyba pcham to drzewo. Ale zobaczcie, w środku lasu w spin tires wbiłem się po lusterka w takie kurde błoto w środku lasu, w trawie, no troszeczkę takie nierealne, ale no dobra, to jest spin tires, tutaj wszędzie jest błoto, tak to wygląda. No i taki mod właśnie wyszedł z tego. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną w spin tires dzisiaj. Zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem, pa pa.